Dzień dobry, witam serdecznie. Moje znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby. Jest to czytanie z kart anielskich z Grace. Ja nazywam się Grace, a czytanie jest na miesiące lipiec, sierpień 2016 roku. Kilka rzeczy, zanim przejdę do samego czytania. Wybieram się na zasłużoną przerwę wakacyjną, czyli koniec czerwca i lipiec. Nic nie robię. Google Plus, Facebook, Twitter, YouTube. Przerwa kompletna. Przerwa. Cisza w eterze, kochani. Będę z rodziną, będę z przyjaciółmi i na łonie polskiej natury, z czego się ogromnie cieszę. Gdyby ktoś chciał zamówić czytanie, to tak naprawdę 22 czerwca jest już ostatnim dniem, kiedy to robię, a więc wszystko, co się nie zmieści, a zostanie zakupione, przejdzie do miesiąca sierpnia. Ok, więc już Wam daję znać. Następna rzecz to Vimeo. Filmiki na Vimeo On Demand, które link jest pod spodem. Otóż krótkie wyjaśnienie. Są one za opłatą $3.33, które po odjęciu przez PayPal i Vimeo naprawdę dla mnie pozostaje bardzo mało, ale dlaczego ja tak robię? Mimo że nikt mnie nie pyta, to i tak powiem. Bo jest to dobra rzecz, ale nie może być dana za darmo, ponieważ czytania tak, wiadomości od aniołów. Natomiast jeśli chodzi o uzdrawiającą energię, ktoś musi przyjść i poprosić mnie o to. Nie mogę komuś od po prostu tego rzucić. Jeśli ktoś studiował kiedykolwiek Reiki, właściwie studiował, ten wie, że my zawsze prosimy o pozwolenie. Nawet własne ciało. W związku z tym własnego ducha. Więc to tak nie ma, że ja od po prostu sobie rzucę uzdrawianie. Jest to zawsze dobre, można rzucić na pamięć komputerowo i sobie to powtórzyć, kiedy będzie trzeba. A więc zapraszam do obejrzenia tego. Kochani, przechodzimy do poszczególnych znaków i zaczynamy od mojego pięknego raczka. Raczki. Wychodzi na to, że jeśli idzie o lipiec, to Wy naprawdę przebudzacie się spirytualistycznie. Wszyscy ci, którzy jeszcze się nie przebudzili, bo Wy jesteście znakami bardzo spirytualistycznymi. Wszystkie znaki wodne są. Jesteśmy starymi duszami, więc no, Wy troszeczkę mniej starymi, niemniej jednak bardzo spirytualistycznymi, emocjonalni. Kierujecie się uczuciami, intuicją. Więc co ta wiadomość mi mówi, to to, że wielu z Was nagle się zatrzyma i powie, chwileczkę, kim ja tak naprawdę jestem? Po co ja się urodziłem? Po co ja przyszłam na świat? Czy ja robię te rzeczy tak, jak powinnam? Szczególnie jak mi coś nie wychodzi. Czy rzeczywiście to jest to, kim ja, rak, jestem w środku, wewnątrz? Jakimi pobudkami się kieruję? Więc to będą, wiecie, bardzo zasadnicze pytania. Więc możecie się zatrzymać trochę w akcji. Nagle zatrzymać się na początku lipca. Mogło to już nastąpić koniec czerwca. I zaczynacie myśleć. Co jest najważniejsze w tym momencie? Być sobą. Ja na ten temat mówię dużo. Ktoś, kto ogląda moje filmiki, to wie. Być sobą. Następnie wielu z Was ma dar porozumiewania się z inną stroną, z drugą stroną, z tymi, którzy odeszli, najbliższymi. A więc kapitalny dar. Nie ukrywać tego, nie chować się, nie przyjmować egzorcyzmów na te konto, tylko otworzyć się do tego, bo to jest Wasz dar dany Wam przez Boga. Ok? Jeśli chodzi o uczucia romantyczne, no proszę, warte odkrywania, warte przypatrzenia się temu bliżej. A więc, jeżeli kogoś poznaliście, no,
warto w takim razie, oczywiście jeżeli Wasza intuicja mówi nie, to zawsze jej posłuchać. Niemniej jednak sporo z Was widzę, że będzie o tym myślało i albo spotka kogoś i no, odkryć tego, czy dalej z tym iść, czy nie, i chciałabym, i boję się, i sama nie wiem, czy mogę zaufać do końca jej intuicji i tak dalej. Więc anioły mówią, że warto się temu przyjrzeć. Warto też się jest przyjrzeć, ponieważ przyglądacie się i budzicie się i stajecie się samymi sobą. Nie udajecie już nikogo, nie pod kogoś tam myślicie, działacie, więc może i uczucia romantyczne się zmienią. Zmienią się wartości. Co tak naprawdę jest warte w partnerze? Czego szukasz w partnerce? Okej, warto się temu przyjrzeć. Teraz wchodzimy do miesiąca sierpnia z energią tego czarnego. Wygląda jak arabskiego rumaka. Otóż absolutnie nie da się zatrzymać. Czyli widzę, że obudziłaś się, raczku, obudziłeś się i teraz wpadasz z pełną energią. Ty wiesz, czego chcesz, ty wiesz, kim jesteś. I bardzo dobrze. Nie bierz nie jako odpowiedź. Nie przyjmuj tego. Ty wiesz, czego ty chcesz. I nagle synchronistycznie zaczną się rzeczy układać dla ciebie, ok? Kończysz cykl. Kończysz cykl. Razem z tym całym lipcem wszystko się zakończyło. Mówisz goodbye temu staremu i mówisz hello do nowego. Czyli kończy się jedna historia, zaczyna się odrębna książka, odrębna strona życia. Przechodzisz drzwi. Wchodzisz do przyszłości. Z odrzuceniem wszystkiego tego, co już ci nie służyło i nie pasowało. Jesteś osobą bardzo kreatywną. Podziel się swoimi zdolnościami ze światem. Nie ukrywaj tego. To jest dar. Czymkolwiek, raczku, zostałeś obdarowany, to po to, żeby podzielić się z nami wszystkimi. Czego życzę z całego serca? Życzę cudownego lipca i sierpnia. I do kolejnego razu. Bye! I teraz moje drogie skorpiony. Co dla Was w lipcu i sierpniu? No więc wchodzicie też z Major Arcana, z główną kartą, taką, gdzie faktycznie życie nas do czegoś zmusza. I tutaj coś kończycie. Kończycie. Czyli jednym słowem zatrzymujecie się i myślicie, ok. Czy dobrze postąpiłem, czy dobrze myślałam, czy właściwe kroki podjąłem. Zaczynacie myśleć, oceniać swoje życie, podsumowywać, ok? Kiedy Saturn był w Waszym znaku prawie przez 3 lata, nauczył Was wielu rzeczy. Może nie było łatwo, bo nigdy nie jest na ogół. Lekcje, ale to tylko po to, żeby wyprowadzić Was na właściwą drogę, żeby właśnie było z górki. I teraz wynika, że ci, którzy albo się nie nauczyli, albo już zapomnieli, czego się nauczyli, będą mieli przypomniane. To nie tego. To nie tego koniecznie ja Cię uczyłem, ok? I pokazuje, że trzeba będzie ocenić swoje życie i wiele razy wejść na właściwą drogę, czyli zmienić zupełnie kierunek. Iść w inną stronę. Twoje trzecie oko może wymaga odblokowania, ponieważ co musisz, co powinieneś zrobić, drogi skorpionie, to zacząć patrzeć od strony miłości. Co jest dla ciebie ważne? Czy kochasz siebie wystarczająco dużo? Czy mówisz i robisz to, co powinnaś? Wielu z Was może zacząć widzieć i mieć ten dar do widzenia aury, wizji, ok? Nawet aniołów. Więc to trzecie oko powinno być ładnie oczyszczone, ta szakra,
żebyście mogli to wszystko widzieć. W końcu jesteście znakiem bardzo spirytualistycznym, moje drogie skorpiony. Wszyscy to wiemy. Jeśli chodzi o miłość, to ja jeszcze widzę, że koniec lipca, początek sierpnia. Ja myślę, że koniec lipca. Bardziej, dla większości. Będziecie widzieli, że nic z tego związku. Nie ma wystarczającej miłości. Albo partnera do was, albo wy do partnera. Czyli nie działa ta miłość w obie strony. Jest bardzo jednostronna. I nie da się tego ciągnąć. Jeżeli przyznacie się naprawdę, co się dzieje, będziecie widzieć, że no, to nie jest to. Do sierpnia wchodzimy z energią zakończenia. Zachód słońca kończy się tak samo jak to było u raka. Kończy się jeden cykl życia, drzwi się otwierają, będzie nowy. Co? Kontaktuj się z naturą, bądź z naturą, bo przyjdą też i wiadomości stamtąd, ale też i potrzebujesz świeżego powietrza. Potrzebujesz odetchnąć od tego wszystkiego, ok? Więcej tlenu też. Czego? Ups, aż mi wyskoczyło, patrzcie. Czego potrzebujesz to zrobić? Vision boards, czyli na tablicy nakleić, przyczepić, narysować, namalować to, czego pragniesz. Twój dom, twoja rodzina, twoja miłość, twoje podróże. To, co cię naprawdę interesuje, bo to do siebie przyciągniesz. Także ja widzę, że te dwa miesiące to są, kochani, bardzo spirytualistyczne dla was miesiące. To są miesiące, gdzie wy faktycznie zatrzymacie się, odpoczniecie, pomyślicie, zaczniecie się zmieniać. Ja bym to tak powiedziała. Zacznie być życie od tej pory dla was mające więcej znaczenia, mające jakąś przyczynę, bo to się dla was stanie ważne. Także, że jak przyjdziecie do września, to już faktycznie będziecie innymi ludźmi. Duża zmiana. Kochani, cudownego lipca i sierpnia. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu. No i moje drogie, wspaniałe rybki. Rybki, co dla nas rybeczki? Zaczynamy też od Major Arcana, czyli to, co los zsyła. I to jest Hermit, czyli to jest ktoś, który spędza czas w samotności. Słucha własnej intuicji, medytuje. Jakie są wiadomości dla nas? To nie jest czas, widzę tutaj to wejście do lipca, kiedy rzucamy się na duże tłumy ludzi, lubimy przebywać i tak dalej. No, tu jest bardziej na zamyśleniu się, na kontemplacji. Co jest dla mnie dobre? Kim ja naprawdę jestem? Po co się urodziłam? Widzieć większy obraz, ale na podstawie tego, kim ja naprawdę jestem. Nie jak mnie widzą inni, czy chcą, żebym ja była tą czy tamtą osobą, tylko kim ja naprawdę jestem. Część będzie brała lekcje, jakieś warsztaty, uczyła się spirytualistycznych rzeczy, uzdrawiających i tak dalej, a część z nas będzie uczyła, będzie takimi spirytualistycznymi nauczycielami. Teraz uszy, kochani, uszy, ta siakra, czyli znowu odpoczynek. Widzicie, że ten anioł śpi, odpoczywa. Znowu w samotności. Tu nie ma nikogo innego. I tym razem jest nie mówienie, dużo mówienia, biegania, tylko odpoczywam i słucham. Bo to, o co prosiliśmy, o co modliliśmy się, to teraz przyjdzie do nas. My usłyszymy te wiadomości. One przyjdą we snach. One nagle usłyszymy w słowach piosenki, muzyce, natchnieniu, przyrodzie, kiedy spędzamy czas samotnie. Jeśli chodzi o związki, no cóż, część z nas może spotkać tę osobę, która była nam zaplanowana i może to być osoba, która wraca z przeszłości, albo z przeszłego życia.
Okej. A więc znaliśmy się już. Ci, którzy się spotkają, znaliśmy się już. Już przerabialiśmy lekcje i umówiliśmy się ponownie. Miejmy nadzieję, że na dobre lekcje i że będzie dużo pasji i miłości w tym związku i szacunku, zrozumienia. Zaczynamy miesiąc sierpień cudownie. Aurora Boy. Ona fruwa wysoko. Tak naprawdę to aż tak wysoko. Tak to wszystko pięknie wygląda, że inni zazdroszczą. I starają się znieść ją na swoje własne poziomy, swoją negatywnością, swoim narzekaniem, swoimi plotkami, może nawet upokorzeniem. Starają się znieść do swojego poziomu. A ty masz pamiętać, rybko, żeby nigdy nie dać się nikomu ściągnąć ze swoich wysokości. Ok? Tu będzie karta, która mówi: słuchaj tylko do miłości. Miłość jest najwyższą formą, jest najwyższą wibracją, jaka istnieje we wszechświecie. Tylko słuchaj do miłości. Jak ktoś ci zaczyna plotki powtarzać, opowiadać tam nie wiadomo co, narzekać, i mówić o polityce, religii i tak dalej, uciekaj, gdzie pieprz rośnie, ok? Uciekaj na łono natury. Fruwaj wyżej niż wszyscy. Teraz. Ty nie musisz zejść, ty nie możesz zejść. Ryby są starymi duszami. To jest ostatni znak zodiaku. Myśmy przeszli już wszystkie znaki, ok? Już przerobiliśmy wszystkie lekcje. Więc teraz nie damy się zniżyć tylko dlatego, że ktoś nam zazdrości i ktoś nie chce, żebyśmy byli tak wysoko. To jest ich problem, ok? Nie martwcie się. Nie martwcie się. Czasami to mogą być bliskie osoby, dlatego to jest problem. Dlatego, że one dołączą do nas pewnego dnia. Kiedy? Nie wiadomo, ale dołączą. Patrząc na to, co robimy. To wzbudzi zainteresowanie? Tak, wzbudza zazdrość, więc powiedz: ja chcę tego samego. I zamiast nas zniżyć, pójdę za naszym przykładem. Przyznaj się, powiedz prawdę w sierpniu, moja droga rybko, jak się czujesz, co dla ciebie ważne, co dla ciebie jest miłością, co kochasz, co jest twoją pasją. Bądź sobą, nie udawaj nikogo innego. Tylko ty tę prawdę znasz. Ok? I tylko pamiętajcie powiedzieć tak, kiedy naprawdę chcecie i potrzebujecie powiedzieć tak. I tylko słuchajcie miłości. Nikomu nie pozwól się, mówi Archanioł Gabriel, odsunąć od tego, co robisz. Jakie jest twoje przeznaczenie. W jakim tempie się posuwasz. To nie twój problem, że ktoś nie nadąża, albo ktoś ci zazdrości. Albo zamiast przypatrywać się tobie i robić dokładnie to samo, zamiast zazdrościć, nie chcą robić tego, co ty robisz, to jest ich problem. To nie jest twój. Kochane rybki, życzę wam cudownego lipca i sierpnia. Dużo buziaczków, dużo uścisków. I do kolejnego razu.